Dzień dobry, kochani, witam was w nowym vlogu. A nie planowałam nagrywać tego vloga, po prostu poczułam taki przypływ. Poczułam kamerę i w ogóle patrzcie, to nie widać, ale mam jakąś obrzydliwą wysypkę w tym miejscu. Obrzydliwą. Wyglądam jak jakiś, nie wiem. A więc zaraz wypiję wapno. Moja babcia i moja mama zawsze każą mi pić wapno, jak mi coś wyskoczy, i to działa, więc. Jak te dwie kobiety coś mi mówią, jeśli chodzi o zdrowie, to to robię. Wracając, powiem wam, właśnie wróciłam wczoraj z Warszawy, z tego wyjazdu, z którego już widzieliście vloga, i tak mi się podobało. Byłam na wielu wyjazdach, takich wiecie, typowo ze znajomymi, ale no jednak z Amelią. Z Amelią się zawsze najlepiej bawię, mamy najlepszy vibe, no jest moją najlepszą przyjaciółką, ale ogólnie jeśli macie z kimś zajebisty vibe, to wystarczy wam jedna osoba, nie potrzebujecie wyjazdów 10-osobową ekipą, for real. Ostatnio zdałam sobie o tym sprawę, bo byłam też na takich wyjazdach, na niejednym w sumie, i różne mam wspomnienia z tych i dobre, i złe. Powiem wam, że ostatnio, teraz będzie guilty time, ale ostatnio zaniedbałam trochę mój mindset, moje takie wiecie, rozwój duchowy. Jakoś, wiecie, nie dbałam o to może 2 tygodnie i już czuję się źle. I moja pewność siebie spadła nagle magicznie, jakoś tak. Wiecie, olałam afirmacje, jakieś takie ten, więc dzisiaj stwierdziłam. I najlepsze jest to, że to mi się odbija na moim samopoczuciu fizycznym, wszystko mi boli i tak dalej, więc no serio, to jest potężna sprawa. Więc dzisiaj poczynam sobie jakąś mądrą książkę, pomanifestuję, poafirmuję, bo źle mi z tym, że to zadbałam, od razu się jakoś gorzej czuję. Po prostu chciałam wam powiedzieć, że bardziej się przyznać, żeby nie było, że cały czas jestem taka mindset spiritual queen. No nie, nie, ostatnio to mocno zaniedbałam, skupiłam się trochę na innych rzeczach, na których nie żałuję, że się skupiłam, bo wiecie, chodzi o balans, nie? Nie będę ukrywać, Warszawa to była jedna wielka impreza z Amelią. And that's okay. Potrzebowałam tego, naprawdę tego potrzebowałam, wybawiłam się na następne 2 tygodnie. Teraz pora wrócić do siebie, skupić się na sobie, bo potrzebuję tego. Zaczęłam sobie myśleć, czy ja się nadaję na studia, w sensie, czy ja dam radę? Girl, oczywiście, że dasz radę, czemu ja w ogóle się zastanawiam nad takimi rzeczami? Jakoś tak nie wiem. Poznałam parę osób w tej Warszawie i zaczęłam mieć takie, że Jezu, że niektórzy tyle już osiągnęli, a ja mam 19 lat i dalej mieszkam z rodzicami. Girl, that's okay, for real. Nie mogę sobie narzucać też takiej presji. Oczywiście, że chcę się teraz, jak zacznę studia, chciałabym się... Jezu, włosy mi lecą. Mówię, że to wszystko się odbija na moim fizycznym samopoczuciu. Oczywiście, chciałabym się wyprowadzić, chciałabym być samodzielna, chciałabym dużo zarabiać i to mi się uda, ale girl, daj sobie czas. Daj sobie czas, bo dopiero jakieś parę miesięcy temu wyszłaś z takiego dziecinnego dołka, w którym się niestety zatrzymałam, i muszę się dzisiaj troszkę podopieszczać sama siebie, bo ostatnio było kiepsko. Więc zaczynamy tego vloga. I pamiętajcie, każdy czas jest ok. Każdy. Nie codziennie można być zajebisty. Ale trzeba tak myśleć. Okej, jak już sobie tak nagrywamy tego vloga, co mi wczoraj... Znaczy już wcześniej przyszła mi paczka z kokolity, ale miałam wadę, więc jej nie otworzyłam, więc teraz sobie ją otworzymy. Zamówiłam najpotrzebniejsze kosmetyki, bo mi się wszystko co najważniejsze pokończyło. Więc zobaczycie, co jest takim moim must have'em. Mega lubię zamawiać kokolity, bo mają tam tanie rzeczy i zawsze spoko zapakowane. W sensie, że ja się nie martwię o to, czy to przeżyje. Okej, moje najważniejsze kosmetyki, jeśli chodzi o brwi. Kredka Eveline, my favorite, w kolorze 02. I wzięłam jeszcze takie coś z Eveline. Ja to używam, Brow and Go. Czasami to używam. To nie jest mój must have do brwi, ale czasami się sprawdza, szczególnie jak mi się kredka kończy i muszę czymś nadrobić, to... Ej, czy ja dostałam okres? Dostałam w tym momencie okres zajebisty haul, zajebisty. Czekajcie, Milo. Dobra, sytuacja opanowana, przy okazji się ubrałam, zrobiłam sobie pielęgnację, jak już byłam w tej łazience. Zajebisty haul, Oliwia, zajebisty. Ale w ogóle ja jestem w szoku, bo dostałam go... Co dzisiaj mamy? Poniedziałek?
No nie wiem, według moich obliczeń powinnam nie dostawać go teraz, ale lepiej dostać niż go nie dostać. Wracamy. To jest podkład. Ja go nie używałam nigdy. Ja zawsze używam tego z Eveline, wstawiam wam tutaj zdjęcie, ale ten był na jakiejś promocji i był tańszy, a słyszałam o nim dobre opinie, więc go wzięłam. Zobaczymy, jak będzie się ten. Fajnie jest, że ma taką pipetę, nigdy nie miałam podkładu z pipetą. Mam kolor 005 Ivory. Jeśli chodzi o dobieranie przeze mnie podkładu, ja się tak strasznie nad tym nie pieszczę. Ja mam bardzo jasną karnację, więc ja zawsze biorę najjaśniejszy podkład i zawsze jest dobry. Teraz jak mamy wakacje, to mam w szufladzie taki jeden podkład, który kiedyś dostałam od jakiejś koleżanki, który jest mega, mega ciemny, nigdy w życiu nie będę tak opalona, ale ja po prostu robię tak, że biorę mój najjaśniejszy podkład, dodaję troszeczkę tego ciemnego i tak sobie tworzy mój idealny kolor, jak się opalę, więc to jest cała moja filozofia. Ja tak robię i tyle. I ostatnia rzecz, która mi się skończyła, to jest rozświetlacz. Wszystkie moje rozświetlacze ulubione się porozwalały, albo już były na takim krańcu, że tego się nie dało normalnie używać. I fajne jest to, że ja się nie martwię o to, że ten rozświetlacz będzie cały rozwalony, bo naprawdę to jest mnóstwo papieru, mnóstwo wszystkiego. U mnie się to nie zmarnuje, bo ja mam kominek, to wszystko pójdzie na opał. Ja jestem kartoniarą i karton sobie zostawię, bo ja uwielbiam później w takich ładnych kartonikach wysyłać moje rzeczy na Vinted, które wystawiam i zamówiłam taki rozświetlacz, jakby nie wiem, to spróbowałam jakiś rozświetlacz, ja lubię rzeczy z Eveline, chyba mi się obiło o uszy, że on jest spoko, wzięłam odcień Champagne, teraz jak patrzę, to nie wiem, czy nie będzie za ciemny, więc zrobimy sobie swatcha, nie pachnie, jest taki wypikany lekko, duży, so that's okay, nie będzie za ciemny. Ma ładny kolorek, ładnie się błyszczy. Taki w moim stylu. Ja lubię takie taflowe rozświetlacze. Mi się podoba. Dam wam pewnie znać później, jak mi się sprawdza, ale jestem zadowolona. Wszystko, co potrzebowałam, mam. Nie miałam czym malować brwi, nie miałam podkładu, nie miałam rozświetlacza. Teraz mam. That's okay. A w ogóle teraz rozpakowuję walizkę i w końcu chyba nie pokazałam wam, co kupiłam w Victoria, więc kupiłam majtki, w sumie mogę wam pokazać. Who cares? Ja uwielbiam bieliznę z Victoria. Mam dwa staniki i majtki i naprawdę świetnie mi się sprawdzają. Staniki to już w ogóle top, ale ja mam teraz dużo staników, więc nie potrzebowałam. Nie wiem tylko, w której folice są te majtki, chyba w tej. One są wycięte mocno, ale po prostu mega mi się podoba ten element taki. Okej, mamy godzinę 16 i po całym dniu nic nie robienia właśnie jadę na siłownię. No jak słyszeliście wcześniej, dostałam okres i niestety mój plan ze zrobieniem mocnego treningu dupy nie wyszedł, ale ważne, żeby coś, zrobię sobie górę trochę. Myszko, ty zostajesz w domu, ja jadę na siłownię. Zrobię sobie trochę lżejszą górę po prostu, spokojniejszy trening. Niestety nie nogi, bo mój brzuch troszkę... Wiecie, jest w formie w tym momencie. I tak. Ktoś mi tu chciał spierniczyć na ogród. Ogólnie on jest bardzo grzecznym psem i wie, kiedy zostaje w domu, ale się... Po wyjazdach on jest taki przestraszony, że ja go zostawię, nie? Dlatego się tak zachowuje. Ale za dwa dni mu przejdzie. Zaraz wrócę do ciebie, myszko. Za dwie godziny. Yes? Slay! Jechałam autem chyba z dwa tygodnie, jak nie grubiej. I się zastanawiam, czy ja pamiętam, jak się jeździ autem, ale we will see za pół godziny. Ok, zaparkowałam. Jestem na miejscu, więc chyba nie zapomniałam, jak się jeździ. Jadę na siłownię 330, więc no jestem ciekawa, co tam będzie. Kochani, mamy dzień następny. Ja się w ogóle nie odzywałam, bo byłam w pracy, a po pracy miałam migrenę życia. I swear, migrenę życia. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz mnie tak bolała głowa. I umierałam. Teraz jak widzicie, jest trochę lepiej. Idę się wykąpać i pochillować, więc I'm sorry, ale dzisiaj nic ciekawego nie będzie. Hej, mamy dzień następny. Nie wiem, o co chodzi ostatnio z moim samopoczuciem, ale no jest, dziwnie się czuję. Dziwnie. I psychicznie, i fizycznie też się rozkładam. Mam ciągle zapchany nos. Boli mnie codziennie kark, głowa. Nie wiem, o co chodzi. Wziąłam sobie śniadanko. Obejrzę sobie teraz coś chillującego, nie jakieś takie, wiecie, gówne, tylko coś takiego, żeby sobie oczyścić głowę w taki pozytywny sposób. Oh, hello, Mr. Bean.
Zjem sobie śniadanie. Słyszycie nawet, jak ja brzmię. Zjem sobie śniadanie, po 10 to mówię. Porozciągam się, po nim manifestuję. Pójdę sobie na ogród, wezmę książkę. Ja muszę się odciąć, bo no niestety nie mam na to za dużo czasu, bo idę do pracy. No ale to już moje ostatnie podryki w tej pracy, tak myślę. W ogóle praca jest w porządku, w sumie nie mam nic do niej, ludzie też są w porządku, ale czuję, że po prostu potrzebuję zmiany. Ja wiem, że dla dużo ludzi to głupio zabrzmi, bo ludzie lubią żyć w takiej bańce, że jeśli jest im źle, to oni i tak w tym trwają, ale ja już jakiś czas temu nauczyłam się, że jak jest mi gdzieś źle, to idę dalej i wcale nie muszę tam siedzieć. I nawet takie coś, że przeszkadzają mi takie błahe powody, jak to, że jest tam po prostu dla mnie za głośno, za jasno i ciężko mi jest tam wytrzymać 8 godzin, bo po każdym dniu boli mnie głowa, praktycznie po każdym dniu. No i dlatego sobie zmienię tą pracę. I w takich momentach lubię mówić, o jest jakie błahe powody, niektórzy, nie wiem, pracują 24 godziny, okej, niech pracują. Ale skoro, praktycznie każdy z nas ma możliwość zmiany, ale skoro ja na luzie mogę sobie zmienić tą pracę i na niczym mi się to nie odbije, why not? Why not? Czasami łapią mnie takie myśli, a może nie zmienię, a może w innej pracy będą straszni ludzie, a w tej pracy jest spoko atmosfera, bla 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 bla. Ale to jest typowe gadanie naszego mózgu, kiedy chcemy wyjść ze swojej strefy komfortu, no bo po prostu nasz mózg lubi to, co stałe. Więc ja go nie słucham, bo co będzie, to ma być, jeśli następna praca będzie beznadziejna, to znowu ją zmienię! Bo pracę, jak i wszystko inne, można zmieniać, jeśli jest wam niedobrze. Slay! Okej, wyglądam już trochę lepiej, czuję się też trochę lepiej. Mówię, spędziłam trochę czasu sama ze sobą, pomyślałam sobie i nastawiłam się pozytywnie na ten dzień, więc mam nadzieję, że tak będzie. Ania, lecę nagrywać TikToki, skoro ładnie wygląda, wykorzystajmy tą okazję, więc zapraszam was do mojego TikToka. Hello, witam was w czwartek. Ja znowu idę do roboty. Za godzinę mam autobus, ale już jutro mam wolne, więc coś zacznie się dziać w moim życiu. Ale no, ale chcę tak, wiecie, przypakować z pracą na koniec, bo planuję we wrześniu wyjechać, więc trzeba zrobić. Kryłam dlaczegoś tak źle, czuję od paru dni. A więc prawdopodobnie przebieram je w klima w pracy, bo mam ciągle zawalone gardło, ciągle zawalone zatoki i przez to boli mnie głowa i ogólnie czuję się bardzo źle, co się przerzuca na mój stan psychiczny, więc chyba odkryłam powód. Więc kupiłam sobie i Ibuprom zatoki za 3 dychy. 3 dychy. I mean... I będziemy się leczyć, więc... Właśnie jaki sobie dzisiaj fancy szmęsy makijaż zrobiłam. Ale za to strój trochę mniej fancy, nie mam siły się stroić. Nawet nie wiem, w co mi się ubierać, bo jest gorąco, a w pracy zimno i no. Have a nice day. Witam was w piątek i dzisiaj w końcu zaczyna się coś dziać, bo mam dzień wolny. Właściwie będę sobie jadła śniadanko, pójdę na siłownię, a później muszę nagrać film, żebyście mieli co oglądać w niedzielę, bo ten vlog raczej nie wleci w niedzielę, chociaż I don't know. Jeszcze nie wiem, co nagram, ale mam parę filmów, znaczy parę pomysłów na filmy, więc coś sobie wybiorę. I dzisiaj wieczorem idę na maraton Aftera, bo ja After oglądam od pierwszej części i no po prostu wczułam się w tą serię. Chcę ją obejrzeć do końca, 4 jest już ostatnia. Troszkę dziwnie mi, bo ja zawsze na After chodziłam z moim byłym i pierwszy raz pójdę na After jako singielka. No, więc zabieram Amelię na randkę i... Okej, więc właśnie ruszamy na siłownię. Jak widzicie, na moich włosach można by smażyć frytki. Ale idziemy na siłownię, więc te włosy jeszcze bardziej się spocą i tak dalej, więc po prostu zrobię teraz fryz na siłownię, żeby niech się nie skapnął, że jestem niehigieniczna. A po siłowni umyjemy sobie włosy.
Ogólnie nie wiem, czy wiecie, jestem pod światłem. Dzisiaj jest dzień psa, więc zabieram mojego psa na spacer. W sensie to nie jest nic, wiecie, nadzwyczajnego, ale... Proszę, wyglądam jak mały chłopiec. Chodź tu, zakładamy szerszy. Ale zabiorę go na taki fancy spacer, w sensie na trochę dłuższy, nie? Więc zakładamy selki. Zakładamy selki. Chodź bliżej. Tutaj jedna selka. Oj, wszystko się tu zaplątało. Poczekaj. Poczekaj. I jestem gotowy. Idziemy! Ale poszedł. Teraz zobaczycie ekspresję. Ja ogólnie nie jestem fanką puszczania go, bo ja zawsze się boję, ale to jest grzeczny chłopak i wiem, że nigdzie nie pójdzie, nie? Chodź! Ej, i on chyba nie ogarnął, że jest puszczony, ale zaraz zobaczycie tą euforię. Pimpek! Zobacz! Nie ma smyczki! Ojeju! Ojeju! To ja zaraz sobie znajdę jakąś fajną miejscówę przy drzewku i sobie usiądę i chwilę do was pogadam. Przy okazji napawam się naturą. Mój dziadek się zmęczył i sobie usiadł koło mnie. No dobra, pogadamy tak do was z panem Pimpem. Fajny dzień psa. Jeszcze dostaniesz smakołek od panci. Dobra, miałam taką rozkminę, bo nagrywam odcinek, który w sumie już jest na kanale, więc możecie na niego wbijać. I do tego odcinka, no jak obejrzycie, to zobaczycie, o co w nim chodzi. Dałam te lony właśnie, no w sumie sama sobie to trochę zrobiłam, bo dałam te lony, żeby było anonimowo, bo wiedziałam, że ludzie anonimowo są bardziej odważni i tak dalej. Takie dymy się dzisiaj porobiły do u mnie na Instastory, więc dlatego mówię, obserwujcie mojego Instagrama, bo tam jest też dużo mnie. Starałam się cały czas przekraczać tą granicę i być tam coraz częściej i więcej. Boże, ile tu jest mrówek. Gdzie idziesz, myszko? No i oczywiście wiecie, jak się jest anonimowym, to nagle można komuś wytknąć wszystkie jego wady. Wiecie, ja się tym nie przejmuję, nie? Ktoś mówi, o, skoro o tym mówisz, to się przejmujesz. Bitch? No. Bitch? No. Dlaczego? Ktoś sobie wymyślił, że jeśli o czymś się mówi, to to cię boli. Wcale nie, bo kiedy mówimy o pozytywnych rzeczach, to też mnie to boli. Po prostu... Na tym polega mój kanał, że mówię różnorodne rzeczy. Mówię i te pozytywne, i te negatywne. Gdyby naprawdę mnie to zabolało, to uwierzcie, że ja bym to skasowała i udawała, że tego nie było. Ja się tak zachowuję, a jeśli ja o czymś mówię, to znaczy, że mam to totalnie pić. Serio, wystarczy ludziom dać poczucie anonimowości i potrafią wszystkie swoje ciężkie, gorzkie żale. Na przykład, to się w sumie nie dziwię, bo jeśli ktoś zna mnie za czasów gimnazjum i pamięta tą zakochaną 14-letnią Oliwię, która miała tylko chłopaka i tam jest pies. Dobrze, że ja cię trzymam. Pamięta tą zakochaną 14-letnią Oliwię, też zakompleksioną. To może ma inny obraz mnie i cały czas dopytują. O Maćka, myślisz o Maćku, co było przed Maćkiem, co było po Maćku, dzielą moje życie na przed Maćkiem i po Maćku, jakby nie było innych, wiecie, wydarzeń w moim życiu. No więc ja trochę rozumiem takie osoby, ale to jest mega, mega frustrujące, ale wiecie, no ja chodząc do internetu się przygotowałam. Ja też już nie jestem w internecie od miesiąca, tak jak myślicie, bo ja swoich sił próbowałam dużo, dużo wcześniej. Nawet jakaś dziewczyna do mnie napisała, ej, ty kiedyś prowadziłaś gadanego snapa, bo stąd cię chyba kojarzę. Tak, ja próbowałam w naprawdę wielu rzeczach. Ja próbowałam w gadanych snapach. O tam, w musicali. Ja naprawdę tyle próbowałam, bo zawsze chciałam mieć tą namiastkę prowadzenia YouTube'a, ale zawsze się bałam prowadzić YouTube'a, więc robiłam różne inne rzeczy. Aż w końcu się odważyłam. W sumie nie wiem, co chciałam tą gadką, wiecie, nie miało to jakiejś większej puenty, większej głębi, po prostu chciałam się z wami podzielić moimi przemyśleniami, że nie wiem, po co komu coś takiego pisać, w sensie ja wiem, dlaczego ludzie to robią, ale moja głowa nie potrafi tego zrozumieć, bo ja też miałam momenty w swoim życiu, kiedy byłam zakompleksiona, kiedy byłam smutna, nieszczęśliwa i nie chciałam patrzeć na szczęście innych, bo mnie to bolało. Tylko, że ja w tym momencie wyłączałam. Nigdy w życiu, nieważne w jakim złym okresie mojego życia byłam, nie wpadłam na to, żeby napisać komuś, o, tam Pimp wyczaił psa, złe słowo. Oj, taksówka do nas przyjechała, no i koniec naszej wsi i lasu, nie? Więc, no, więc tego nie potrafię zrozumieć. Chyba nawet nie będę próbować. Wiem, że powinnam to olać w 100% i w ogóle się do tego nie odnosić, ale ja po prostu nienawidzę takiego poczucia niesprawiedliwości i ja po prostu chciałabym wiedzieć, dlaczego? Dlaczego cię do tego zmusiło, że się w taki sposób zachowujesz? Ale chyba nigdy się tego nie dowiem i chyba trzeba się z tym pogodzić, ale
Ja po prostu taka jestem, że taka niesprawiedliwość, taka złość, ludzka nienawiść mnie frustruje, bo ja nigdy czegoś takiego nie robiłam i może dlatego. Okej, włosy teraz się tutaj, wiecie, zdrowieją w odżywce, a ja lecę jeść, bo dalej nic nie jadłam po siłowni i zaraz umrę. Jak ja wyglądam, jak 7 nieszczęść. Mam jakiś nagły przypływ pozytywnej energii. Po prostu nie wiem, mam strasznie dzisiaj dobry humor i mam ochotę, wiecie, mówić wam tutaj jakieś mądre kazania i tak dalej. Wiem, że oglądając tego vloga macie taki trochę, możecie sobie pomyśleć, że ja mam jakiś bipolar vibe, bo 2 dni temu mówię, Boże, jak ja się strasznie źle czuję, a dzisiaj mam dobry humor. Ale pamiętajcie, że to wiadomo, to są dni i każdego dnia może się stać coś, co totalnie zrujnuje wam humor albo poprawi. Ale pamiętajcie, że that's okay, że jednego dnia czujecie się jak gówno, a drugiego po prostu obudzicie się z dobrym humorem. To jest normalne i to jest w porządku. So, nie robimy sobie za to wyrzutów sumienia. I mój dziadek chyba bardzo się zmęczył spacerkiem w łodzi. Co ja dziś robiłam? Przecież to nie był aż taki długi spacer. Nakładam olejek na końcówki. Czekam, aż trochę przeschną mi te włosy. I lecę nagrywać film dla was. I się przebiorę w końcu. Tak, wiem, nie przebrałam się po treningu. I am disgusted, I know. Po prostu wiedziałam, że będę jeszcze mła tą głowę, cała się po plamie, po moczu i tak dalej, więc tam jeszcze w tym stroju. Okej, ruszam właśnie na maraton. Zostawiam pana Pimpa, chodź się pożegnamy, chodź. Chodź, buziaka. Wrócę nad ranem, tak? Lecę na maraton. Ogólnie teraz w ogóle zaczynam jakiś maraton życiowy, bo lecę na maraton, wrócę pewnie do domu około 6-7 i na 15 mam do pracy, później z pracy na imprezę, później z imprezy do domu, spać i znowu pracę i znowu. Damy radę, nie? Oczywiście, że damy radę, kiedy, jak nie teraz, robić takie rzeczy. Więc lecę na maraton, cieszę się, bo ja uwielbiam aftera, guilty, I know, ale ja uwielbiam aftera, chociaż trzecia część mi się tak średnio podobała i pewnie na trzeciej części zrobię sobie drzemkę, tak stwierdzam, jeśli będzie mi się chciało, ale jestem ciekawa, jak to się wszystko zakończy. I zjem nachosy, bo kto mnie zna, wie, że kocham nachosy ponad życie. Let's go. Dałam się tak na luzaków dresiki, za często mnie tak nie widzicie, bo ja raczej nie chodzę na co dzień w dresach, ale teraz... się tak ubrałam kiedyś w ogóle, jak byłam młodsza i chodziłam na te wszystkie maratony horrorów zazwyczaj, to się tak strasznie stroiłam na te maratony, bo wiecie, ludzie w naszym wieku. Teraz mam wyjebane, ale zauważyłam, że właśnie dużo dziewczyn na pewno przyjdzie odstawionych, bo to, wiecie, dla takich 15-latków to jest okazja, żeby wyjść wieczorem, praktycznie w nocy z domu. No i najczęściej chleją na tych maratonach, jakby ja nie widzę w tym czego sensu, bo ja jak piję, to mam ochotę tańczyć, w ogóle mieć imprezę, a nie siedzieć i oglądać film, więc... W ogóle teraz słyszę jakiś koncert, bo na mojej wsi zaczęły się koncerty. W sensie na mojej wsi. Ja przypominam, że mieszkam w Gdańsku i to jest dalej dzielnica gdańska, ale... Wiecie, taka zapomniana, ale my mamy taką scenę, taką miejscowę do robienia koncertów. I ogólnie ja się śmiałam, ale na przykład jutro gramy Star Polska. No to już fajnie, ja bym poszła ogólnie, ale mam... pracę, a poza tym wolę iść na imprezę. Mister Polska mogę sobie posłuchać na imprezie. Just, what the fuck? U mnie zamknęli kino całe i nie da się wyjść na dwór i nie rozumiem dlaczego, bo zawsze można było wyjść na dwór. W sensie ja nie palę, więc ja mam wyjebane na przykład, ale sam fakt przewietrzenia się, I mean, i teraz jest kolejka jak 150 do łazienki i nawet się sikać nie można. Nie wiem, co oni zrobili z tych maratonów. A to jest gówno, bo kurwa, na przykład powiedzmy, że chciałabym pójść do domu teraz. To co, ja muszę pytać kurwa jakiegoś ten, żeby... Tak. Żeby iść do domu? Tak. Ty, ja mam... To jest wolna Polska. Wolna Polska. Wolna cipa, wolna cipa. Przestań, no nie. Wolna mnie zaraz powiedziała wolna cipa. O, wszyscy idą do tej.
chuj, też idę do niepełnosprawnych. O, a ona, aha, ona robiła... Nie wiem, ale wkurzeni jestem. Nawet ja nie palę fajek, a się wkurzyłam. Bo po prostu, nie wiem, sam fakt pooddychania świeżym powietrzem przez 6 godzin siedzenia w kinie. Być. Poza tym, co ich obchodzi, to kto pali. Jak, nie rozumiem sensu. Seria. To była nauczycielka z mojego gimnazjum, z którą miałam spinę, że aż moja mama musiała być w szkole. Bo mi wpierdoliła jedynkę za nic. Molly, truth or dare? Truth. Is it true that you're a whore? Shit. Fuck, did you just call me? And I didn't call you anything. I just ask you a question. Are you a whore? You are. You have to answer honestly. Keep it to the truth for a reason. Uwaga. Wchodzę do domu. Hej, pani Kara. Nie widać się było. Co tam, pani? Mamo, mówiłam ci, że będą 4 filmy i że wrócę o 6. Nie, mówiłaś, że to się o 5 kończy. Nie, o 6. Wstaję rano, ciebie nie ma, ale przynajmniej wiem, że gdzie byłaś. A ty durę. A więc szybkie wytłumaczenie sytuacji. Matka 19-letniej starej baby zrobiła o 6 rano taki, nie wiem co to było, rozgarbiasz, że nie ma mnie w domu. Dzwoniła przerażona do mojej przyjaciółki, gdzie ja jestem, pomimo że jej tłumaczyłam, że będę o 6 w domu, a nie dawałam jej znać, dlatego że byłam dosłownie 5 minut przed domem, ale ona w ciągu tych 5 minut zdążyła praktycznie zawiadomić policję o zaginięciu dziecka. Oglądajcie dalej. Straszyłaś, ona do mnie... Straszyła się? Oczywiście, a ja miałam telefon wyciszony, bo byłam w kinie i go nie odciszyłam. I poza tym z niego nie korzystałam, bo mam 3% i chciałam dotrzeć do domu. A ty zrobiłaś taką awanturę, kurwa. Nie awanturę, tylko mamusia się straszyła jeszcze trochę, bym na policję już wyjechała. Dobrze, że jest. Żadna policja by ci nie przyjęła zgłoszenia, że córka nie odbierała przez 5 minut. Bo... Wariatka, ja mam 19 lat. Nieważne. Ważne. My jesteśmy tak umówione. A może ja bym chciała nagle iść w melanż? To mi napisz, że idziesz w melanż. Bo co? Bo jak? Bo ja dorosła, nie muszę się z niczego tłumaczyć. Idę spać. Poszczam się, właśnie się obudziłam. I'm sorry, ale pokażę wam. I się rozglądam po moim pokoju i sam myślę, gdzie jest pimpek, bo on nie zejdzie na dół, kiedy ja tutaj śpię. I słyszę jakby jego dźwięki. I mu jest tak gorąco, że on wszedł pod łóżko. Nigdy nie wchodzi pod łóżko, perełko moja. Tak gorąco. Boże, moje szczęście. Ale ogólnie włączyłam kamerę, bo rozmawiałam z tatą tam na jakiś tam temat, nieważne na jaki. I sobie tak myślę, że I wish i wiem, że tak się stanie, ale czekam na moment, kiedy wszechświat da mi tak lojalną osobę i tak oddaną, jak mój tata dla mojej mamy. Wiem, że to oglądają i na pewno zrobi im się miło, ale no naprawdę tak, zapomniałam słowa, tak wierną osobę, jaką jest mój tata. Serio. Nie znam, chyba, na pewno nie znam bardziej wierniejszej osoby niż on. Mój tata od 10 lat mieszka za granicą. Wiecie, ile osób na jego miejscu, co by odjebało, a on jak Labrador. Ale tu mam ładne słoneczko, więc do was pogadam. Więc pierwsze, co chciałam powiedzieć, to wstawiłam właśnie na mojego Instagrama, że czy ja już jestem sławna, że dostaję normalne hejty nie z anonima, tylko normalnie pod filmem albo normalnie w wiadomościach. Wiecie, to jest dla mnie nowe, ja jestem w szoku, bo na razie było tak super cukierkowo i tak dalej, no i teraz widzę, że zaczyna się prawdziwe życie w internecie, że jestem trochę masochistką, że się tym jaram, ale w sensie jest to dla mnie trochę nowe i dziwne. No nie wiem, na razie na to reaguję tak mocno ze śmiechem. I jeszcze chciałam wam powiedzieć taką rozkminę, którą miałam wczoraj, bo moja przyjaciółka po prostu rozmawiała ze swoją mamą i powiedziała jej, że ktoś mi napisał tam, że nie podoba jej się moja figura, że w ogóle beznadziejnie się ubieram i tak dalej. I jej mama powiedziała coś w stylu, wiecie, jej mama
totalnie nie ogląda YouTube'a, nie zna tego naszego świata, powiedziała jej, że jak można komuś coś takiego napisać, w sensie takich rzeczy się po prostu nie mówi, nie? I miałam taką rozkminę, że kiedy się słyszy coś takiego od kogoś, kto totalnie nie siedzi w tym internecie, bo na przykład moja mama siedzi w internecie i ona mi tylko mówi, no Oliwia, wiesz, że musisz być na to przygotowana, a jej mama powiedziała coś takiego i miałam takie, że to nie ze mną jest problem. Ja, w sensie ja to wiedziałam, ale tak sobie to jeszcze bardziej uświadomiłam, że to nie jest to normalne i nie możemy normalizować takich zachowań, że napiszesz komuś, że jesteś kurwa beznadziejny, ubierasz się na klatecznica i w ogóle wyglądasz jak spod mostu i ty powiesz, ach, to hejt w internecie, what? Jak się teraz nad tym zastanowicie, to nie, to wcale nie jest normalne i nie powinno być to normalizowane. Wiem też, że świata nie zmienia. No niestety tak teraz nasze życie w internecie wygląda. I tak jak moja mama mówi, jestem na to nastawiona, ale nie wiem, może taka lekcja na dziś ode mnie, że to nie jest z wami problem, jeśli ktoś wam mówi takie rzeczy. Tak samo, jeśli ktoś mówi, że coś, co robicie jest żałosne, cringe'owe i tak dalej, jest żałosne dla ciebie, ale nie dla mnie na przykład. Wiecie o co chodzi? Że haha, nagrywasz na YouTubie XD YouTuberka. No XD dla ciebie, ale ja po prostu lubię to, co robię. I kiedyś mi się to bardzo, bardzo dobrze odwdzięczy. Taka rozkmina ode mnie na dziś. Sobie pomyślcie może nad tym. W sensie, Boże, to zabrzmiało pasyw-agresji, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żebyście, wiecie, pomyśleli nad tym, czy warto się przejmować takimi komentarzami. Spoiler, nie warto. Chodzę właśnie na imprezę i strasznie podoba mi się mój vibe, bo mam takie luźne spodnie, które mi spadają na biodra. I do tego taki sexy gorsecik, mam zajebisty makijaż. No mega, mega, bo nie miałam dzisiaj ochoty, wiecie, się stroić, być taką paniusią, bla 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 i sobie wymyślałam coś takiego. Poza tym raczej nie będę piła, po prostu mam ochotę sobie potańczyć, więc to będzie idealne do tańczenia. Wiem, że jestem strasznie nieskromna, ale zajebiście się czuję. Zajebiście. I love it. Hejka, witam was już w kolejnym dniu. Trochę mam kaca, nie ukrywam, ale właśnie jestem na spacerze, że wyglądam jak taka mimosa w tej kietce. Idę do pracy za godzinę, więc tak to wygląda. 3, 2, 1, startujemy! Mam, że to jest takie słodkie, że mój pies dorasta razem ze mną. Bo pamiętam, że kiedyś nie ma opcji, żebym go tak spuściła ze smyczy, bo leciał gdzie pieprz rośnie. A teraz sobie tak ładnie hasa. I jestem mega z niego dumna i cieszę się, że razem dorastamy, ale powiem wam, że w mojej głowie, o, zapotknęłam się, nice, w mojej głowie nie dopuszczam myśli, że go kiedyś nie będzie. Ja po prostu tego nie dopuszczam, bo ja sobie nie wyobrażam życia bez niego, więc... No. Pamiętajcie, że nastawienie do świata jest po prostu najważniejsze, nawet w takich małych rzeczach. Właśnie jestem na takim dzikim parkingu i kiedyś bym pomyślała, Boże, na pewno nie znajdę miejsca, jest niedziela, wszyscy chcą zaparkować, a teraz sobie myślałam, Oliwia, wiadomo, że znajdziesz miejsce i jadę, cały parking zawalony, ja już troszkę straciłam nadzieję i nagle ktoś wyjeżdża i ja sobie szybko ćwymknęłam w jego miejsce, więc nawet jeśli chodzi o szukanie parkingu, manifestujcie takie rzeczy, bo warto. Już będę się z wami żegnać na tym vlogu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Był taki luźny, mega luźny wręcz, ale mam wrażenie, że wartościowy i że coś każdy z tego wyciągnie z tych moich pogadanek, więc bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Ledwo mówię. Wpadajcie na moje social media, jeśli chcecie widzieć mnie więcej i widzimy się w następnym vlogu. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście. Jestem wdzięczna za to każdego dnia. Thank you.